nowoczesne drapacze chmur, gigantyczne centra handlowe i luksusowe rozrywki. Dubaj jest bez wątpienia bardzo interesującym miejscem, a jeszcze to idealne miasto dla tych, którzy lubią się popisywać, a jego władze i mieszkańcy znaleźli zadziwiające sposoby, aby to robić: od kortu tenisowego na wysokości 200 metrów po tablice rejestracyjne za miliony oto zadziwiające rzeczy, które można znaleźć tylko w Dubaju. W zeszłym roku linie lotnicze Emirates zorganizowały wydarzenie. Jedna z ich stewardess osiągnęła szczyt tego słynnego drapacza chmur. Mimo, że wydaje się, że takie ujęcia są możliwe tylko dzięki grafice komputerowej, to jednak nieprawda. Odważna dziewczyna nazywa się Nicole Smith-Ludwig, która połączyła siły z Emirates w celu stworzenia specjalnej reklamy. Po miesiącach treningów, instruktarzy i oczywiście nakładania makijażu na zawrotnych wysokościach. Nicole przez ponad godzinę wspinała się na szczyt budynku z 160. piętra. Na szczęście przez cały ten czas była zabezpieczona. Oczywiście nie było to najbardziej komfortowe zajęcie. Sama reklama trwa zaledwie 30 sekund, ale Nicole spędziła 5 godzin na szczycie budynku, podczas gdy wokół niej latał dron, kręcąc najlepsze ujęcia. Prawdopodobnie myślisz, że taka niebezpieczna praca nie jest ujęta w umowie o pracę Stewardessy i masz rację. W rzeczywistości Nicole była tylko częścią kadru i nie była skoczkinią spadochronową, która odgrywała rolę stewardesy w najbardziej niezwykły sposób. Budowa burcz Kalifa pochłonęła 39 tysięcy ton stali, ale widać, że jeśli chodzi o nerwy, Nicole ma naprawdę stalowe. Cmentarz Superkarów w Dubaju. Na każdej ulicy Dubaju z pewnością zobaczysz wiele zaparkowanych superkarów w różnych kolorach. Choć wyglądają one stylowo i efektownie, przyszłość tych samochodów często nie jest wcale radosna. Dubaj przyciąga swoją zewnętrzną idealnością, ale w rzeczywistości porzucone superkary, takie jak te, kurzą się w całym mieście. Co więcej, okazuje się, że w Dubaju każdego roku zostawiane są bez przyczyny 3000 drogich samochodów. Czy mieszkańcy miasta są na tyle bogaci, że porzucają luksusowe auta, gdy tylko pojawi się nowy model? Czasami tak się dzieje, ale najczęściej chodzi o nieodpowiedzialne wydatki. Proces zakupu luksusowych samochodów w Dubaju jest prostszy niż można by się spodziewać. Kilka banków oferuje kredyty z oprocentowaniem 0%, co pozwala niemal każdemu chętnemu kupić wymarzone auto. To szczególnie przyciąga tych, którzy szybko i niedawno zgromadzili pieniądze. Takie osoby przyjeżdżają do Dubaju, aby je wydawać, nie zastanawiając się, co przyniesie najbliższa przyszłość. Niestety wielu właścicieli superkarów kupionych na kredyt szybko zostaje bez pieniędzy, a za opóźnienia w spłacie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich można trafić do więzienia. Aby obejść prawo, wiele osób, które ogłosiły bankructwo, szybko opuszcza kraj, zostawiając swoje superkary, czy to McLareny, czy Ferrari za miliony dolarów, które kurzą się na ulicach. Kiedy je znajdują, samochody są przewożone na tzw. cmentarz superkarów w Dubaju. To ogromne wysypisko, na którym stoją rzędy zapomnianych drogich samochodów. Uszkodzone pojazdy są zazwyczaj rozbierane na części, podczas gdy te, które pozostały nietknięte, są wystawiane na aukcje i sprzedawane po niższej cenie niż pierwotna. Superkary Dubaju żyją na szybkich trasach, ale tylko jeden niesamowity zwrot finansowy może doprowadzić do wypadku. Tablice rejestracyjne Biorąc pod uwagę, że w Dubaju łatwo można porzucić drogie samochody, wydaje się, że posiadanie superkarów stało się zbyt powszechne. Dlatego elita miasta wymyśliła jeszcze bardziej niezwykły sposób, aby wyróżniać się wśród samochodów, który Was zaskoczy. Dla nas tablica rejestracyjna to po prostu metalowa tablica z nadrukowanym numerem, ale w Dubaju stanowi ona symbol prestiżu. W tym mieście prawie wszystko jest związane z luksusem, a w przypadku tablic rejestracyjnych zasada im mniej, tym lepiej jest szczególnie widoczna. Okazuje się, że im mniej symboli na tablicy, czyli cyfr lub liter, tym bardziej jest ceniona. Tablice z minimalną liczbą symboli sprzedają się za ogromne sumy na aukcjach. W 2016 roku ustanowiono rekord w Emiratach, kiedy tablica z tylko jedną cyfrą, 5 została zakupiona przez miliardera i dewelopera z Abu Dhabi, właściciela Rolls Royce'a, za 800 tysięcy dolarów. Jednak tablica z jedną cyfrą kosztowała nie 2 czy 3 razy więcej, a 10 razy więcej Abu nabył ją za 9 milionów dolarów. Na szczęście dochody z takich prywatnych aukcji są przeznaczane na różne cele charytatywne, dzięki czemu osoby takie jak Abu mogą wydawać ogromne sumy, a nikt nie wątpi w ich moralność, ponieważ wszystko jest dla szczytnego celu, więc nikt nie ma prawa się przyczepić. Wodne Centrum w Dubaju. W Dubaju na stałe lub tymczasowo mieszkają najbogatsi ludzie na świecie, więc nie jest dziwne, że miasto oferuje im wiele miejsc, gdzie mogą wydawać pieniądze. W całym Emiracie znajduje się już 65 centrów handlowych. Emirat to zresztą terytorium zarządzane przez władcę znanego jako Emir. Najbardziej znane centrum handlowe w mieście to Dubai Mall, ogromny kompleks o powierzchni ponad miliona metrów kwadratowych. Jest to największe centrum handlowe na świecie pod względem powierzchni, a przestrzeń jest maksymalnie wykorzystana. Oprócz sklepów znajdują się tu różne unikalne atrakcje, w tym największy na świecie park wirtualnej rzeczywistości, lodowisko olimpijskich rozmiarów oraz dom z duchami. Jednak główną atrakcją jest gigantyczne akwarium w głównym Atrium o wymiarach 51 na 20 metrów, które jest największym akwarium w centrum handlowym na świecie i może pomieścić 9800 litrów wody oraz 33 tysiące wodnych stworzeń. Jeśli po obejrzeniu wszystkich tych ryb czujesz niedosyt, możesz nawet popływać z nimi kupując bilet, a odwiedzający mogą zanurzyć się w akwarium z rekinami. Tego rodzaju podwodna atrakcja z pewnością sprawi, że milionerzy uświadomią sobie swoją śmiertelność i wartość pieniędzy. Chociaż mogą kupić wszystko, co jest dostępne w centrum handlowym Dubai Mall, nie mogą kupić zdolności do uniknięcia takiego strachu. R i loty. Świat marzy o latających samochodach od ponad 130 lat, a eksperci prognozują, że do 2040 roku w powietrzu może być 430 tysięcy latających taksówek. Dubai jak zwykle postanowił nie czekać, w mieście dostępne są już latające taksówki Uber Air. Oprócz wyboru między Uber Comfort a Uber Black można również zamówić helikopter, który odbierzecie z jednej z wielu prywatnych platform helikopterowych. Cena za 12-minutowy lot to 150 dolarów za osobę, a Uber Chopper oferuje luksusowy widok na Dubaj z wysokości ptasiego lotu. Rezerwacja helikoptera w aplikacji jest wygodna. Emiraty mają ambicje być pierwszym miastem na świecie, w którym dostępne będą latające taksówki, podnosząc poziom transportu na nowy poziom. W październiku 2022 roku, we współpracy z chińską firmą XP, Dubaj przeprowadził testy elektrycznego pojazdu z napędem śmigłowym przypominającego futurystyczny latający samochód. Bezzałogowy pojazd pokazuje, jak może wyglądać nieodległa przyszłość, ale nadal trzeba rozwiązać problemy takie jak kontrola akumulatora, ruch i bezpieczeństwo. Z takimi poważnymi planami, Dubaj zmierza ku niezwykłej przyszłości. Wysokie luksusy. Burj Al Arab położony na własnej sztucznej wyspie jest symbolem luksusu, jego elegancka architektura i starannie przemyślany wystrój przyciągają uwagę, to co wyróżnia ten hotel znajduje się na jego szczycie. Lądowisko dla helikopterów, które rzadko jest używane, stanowi raczej sposób na osiąganie niezwykłych wysokości komfortu i rozrywki. W 2005 roku lądowisko na wysokości 210 metrów zostało przekształcone w kort tenisowy dla legendarnych graczy Andrea Gassiego i Rogera Federera którzy rozegrali tam najwyższy mecz w 2013 roku. Aston Martin zorganizował pokaz dla miasta, wznosząc samochód na lądowisko za pomocą helikoptera z okazji stulecia firmy motoryzacyjnej. Jeśli chcesz komunikować się z wyższymi sferami, to takie wyniesione miejsce jest najlepszą opcją. Luksusowe radiowozy Dubaju Luksusowe służby Dubaju z pewnością oferują mieszkańcom idealne możliwości luksusowego życia, ale nawet służby ratunkowe mają swój udział w luksusie. Dubajska policja dysponuje flotą superkarów, w tym radiowozami Lamborghini Aventador, McLaren 12C oraz najdroższym samochodem na świecie, Bugatti Veyron za milion dolarów. Możesz przejechać się tymi pięknościami, o ile jesteś w kajdankach, ale dubajscy policjanci chętnie pozują z cywilami i robią świetne zdjęcia. Krążą plotki, że policjanci dostali tak drogie samochody tylko po to, aby jeszcze bardziej promować Dubaj, a nie po to, by ścigać przestępców. Nie wiedziałem, że w przysiędze policjantów jest taki punkt. Luksusowa straż pożarna Dubaju Jeśli zaskoczyły Cię takie policyjne samochody, zobacz, jak pracują strażacy w Dubaju. Oczywiście również w luksusie i Twoje oczy się nie mylą, dubajscy strażacy mają odrzutowe plecaki zwane delfinami. To wodny jetpack, na którym trzeba stać i jednocześnie trzymać wąż. Dzięki temu ratownicy gaszą pożary korzystając z wody, unikając zatorów na drogach. Strażacy wyposażeni są nie tylko w wodne odrzutowe plecaki. W Dubaju w 2023 roku znajduje się 237 wieżowców, a ratownikom bywa trudno dotrzeć na wyższe piętra w przypadku pożaru. Aby rozwiązać ten problem, władze zainwestowały w opracowanie powietrznych jetpacków. Gdy staną się dostępne, będą wznosiły strażaków na wysokości 900 metrów. Myśleliśmy, że superkary i jetpaki mogą być tylko dla agentów 007, ale władze Emiratów przekształciły Dubaj w miasto superluksusów. Złoto Dubaj jest znany z blasku i glamour, a także z tego, że 40% całego złota na świecie przechodzi przez miasto rocznie. Dubaj zdobył tytuł Miasta Złota na początku XX wieku, kiedy to handlowcy przyciągani bezpodatkowymi strefami i korzystnymi dla interesów politykami Dubaju otworzyli sklepy w dzielnicy Deira. Dziś złoty rynek Deira to labirynt 380 sklepów sprzedających najlepsze złoto w Dubaju, głównie w formie biżuterii. Najciekawszym z nich jest jedno z największych złotych pierścieni na świecie, nazwane Gwiazdą time. Ma 21 karatów, waży 64 kg i jest ozdobiony kilogramami drogocennych kamieni. Ogromny pierścień został zamówiony w 2000 roku przez firmę jubilerską i kosztował 547 dolarów. Pracowało nad nim 55 rzemieślników przez 45 dni. Z powodu wzrostu ceny złota obecnie kosztuje ponad 3 miliony dolarów. Chociaż jest to bardzo drogi pierścień, który pasuje jedynie na palec Kila Onila, jest to z pewnością coś wyjątkowego. Dzięki za obejrzenie naszego wideo o fascynującym Dubaju. Jeśli podobało Ci się to, co zobaczyłeś, nie zapomnij dać nam lajka i zasubskrybować naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych ekscytujących materiałów o niezwykłych miejscach i ciekawostkach z całego świata.